Ty, uszaty, co to za dziwny map modzik? No, to jest map modzik odnośnie tych ideologii politycznych. Rzadko z tego korzystamy, bo zwykle do Total and Click, Dywizja Pancerna idziemy na pełnej. Chciałem sobie zobaczyć, bo tak jakoś tak mam wrażenie, że mało komunistów jest na świecie, mało tych komuchów. Wszystkie komuchy, jakie praktycznie są u nas we frakcji. Ty jeszcze jest jakiś trzech afrykańskich żbiczków, jeden indyjski. O, ty, tu jest coś, co to ten. Ewentualna inwazja na Rosję, pan by się przydał, przydałby się, ale nie, tak. Smutny ten świat, tu strasznie czarno, ponuro, tu trochę fioletowo. Fioletowo to są co, monarchie? Chyba monarchie to są. Białe to są największe spaczeńce, jakie są na świecie, czyli Francuzi, Polaki, chatwu, Polacy w sojuszu z tymi. To są demokracje. Czemu demokracje są takie nudne? Czemu demokracje to nie może być jak w Ameryce? Czyli co wiecie, no. Zawsze coś się dzieje, a to jest takie demokracja ta brytyjska jest taka nudna. To też są jakieś. W ogóle nudny ten świat. Dobra, co my chcemy zrobić? Chcemy dzisiaj kociołek zrobić. Przede wszystkim to ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z nami Chomiczka, Hercowa 4 do modyfikacji Modern Gay. Przypomniałam ku górze i soczystym komentarzu. Tak, tu już ustaliliśmy, że jestem amebą. Spadochroniarze. Wiecie dlaczego robimy spadochroniarzy? Bo ja chcę się już przygotować na inwazję na Polskę. Tak, będziemy robić inwazję na Polskę, bo nie ma na co czekać. Muszę się wybrać, czy my chcemy. Master Impact, Local, Longcore Province, to polecimy. Red Imperialism, bo już mi się bardziej podoba. O, od razu tutaj lecimy. Dobra, Polska szybka 4-2, dobra. No, może to nie będzie prosta wojna. Natomiast tu lecimy w tą stronę, tak. Ty od razu lecisz tędy. A ty tą dywizję, kurde, chciałem zatrzymać. Cholipka. I chciałem, żebyś przeatakował tutaj. A ty tą drugą dywizją. Nie atakuj, tylko się. Aha, nie, musisz atakować. Niestety musisz atakować. Chciałbym, żeby tu Japońcy. O, właśnie, przyszły i mi pomogły. To może jakoś na prędkości zrobimy. Jezus, ale ten Manstein tu wykosi. Ale on wykosi to. Guerrilla Fight, Retrenchment Speed, Movement Bonus on Land, to bym bardziej wolał. Atak plus 15 Fort, Movement Capture Ratio, to bardziej bym wolał. Jak już mamy budować, my boosty dodawajmy, bo ja w sumie mówicie, zając boostów nie dajesz, no dodaję te boosty. Kurde, trochę szybko się organizacja wypala na tych żbiczkach. Ty, czy ja jestem w stanie, bo te żbiczki mają tą śmieszną kawalerię, nie? Czy ja jestem w stanie podmienić to? Ile mamy traków? Traków mamy 1200. Ja chyba jestem w stanie podmienić, nie? Bo mnie strasznie boli, jak ja widzę. Jak ja widzę kawalerię w dywizjach pancernych. Ja wiem, że na Polsce można takie rzeczy robić, ale no tutaj no jesteśmy Rzeszą. Trzeba pewne priorytety zachować, tak? O, kurde, organizacja mu się wypali. Ziomek, weź go przeatakuj. Proszę, musisz. To jest tak ważne, żebyś ty go przeatakował. Musisz mu pomóc. To jest ważniejsze, żeby ich tutaj trzymać. Tą pierwszą dywizję zostaw. Aha, to jest tylko na czterech. No bez piechoty to nie są dobre dywizje. Dobra, przejechaliście, przejechaliście. Teraz tak. Ty ich trzymasz. Ty jedziesz do przodu. Dobrze, dobrze, dobrze. I to będzie kocioł. To wszystko będzie kocioł. Tylko pytaj, czy my utrzymamy, bo ja tutaj mam swoich dywizji, mamy dywizje japońskie. Kurde, jaki total, uwielbiam takie manewrowanie, lewo, prawo, tu się przebijasz, tu ci walą, tu ci trzymają, tu musisz na botach polegać. O, mój geniusz. Ten kocioł będzie waszym kotem, spokojnie, bo na razie, jeżeli mówimy o siłach, jeszcze pozwolę sobie zobaczyć, to jest tak, że my jesteśmy trochę do tyłu z dywizjami, mi się wydaje. W stratach jesteśmy porówno, znaczy dużo pomogło to, że tutaj na szybkości ten kociołek zrobiłem, no ale jak domkniemy to i to zniszczymy, to powinno być już GG, tak mi się wydaje. Dlatego jest bardzo ważne, ty musisz go trzymać, żeby on gdzieś tu nie polasł. Ty w sumie nie musisz go już atakować, nie, musisz, bo o cię panie, dobra, mamy to. Teraz trzeba to zniszczyć, trzeba to zniszczyć, więc co ty robisz? Przejedź. Dałbyś radę go wypchnąć z tej Osaki? Bo ten tu przejdzie sam z siebie, co jest mega fajne. Albo nie, inaczej. Ty się cofasz nawet. Szczep Rzeszynie, chrząż mistrzynie. Musisz czekać. Ty musisz wrócić i musisz ich zepchnąć. Jest. Musisz ich zepchnąć, a ty musisz ich zatrzymać, żeby oni nie poleźli dalej. A ty musisz tu niestety stać. Możesz tu przejechać. Możesz? Możesz, możesz tu przejechać, bo to było wskazane. Dobra. Oni to odbiją, ale dzięki temu będziemy mogli stąd przeatakować z tej strony. Okej. Okay. I to jest kocioł, który jest zlikwidowany. Oni to odbiją, ale chodzi o to, żeby dywizję zniszczyć. Nie, to jest dużo ważniejsze. Neuer Deutsche Sozialismus. Jest. Jeszcze zanim zrobimy inwazję. Tu mamy takie fajne buściki, ja ogarnąłem. Tutaj są buściki, ale o to chodzi. Nie, nie o to chodzi. O to chodzi. Armor Division Attack plus 5, Armor Production Cost minus 5, Infantry, albo tu możemy iść w Red Thunder. Nie no, lecimy w Division Armor Attack, jest, 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 tak, tak, lecimy. I tu wrzucimy sobie Medium tanki i zaczniemy badać tanki. Taki jest plan, może tym razem nie zepsuję badań.
Wszystkie czołgi atakują tą jedną prowincję, tak, bo trzeba ich zepchnąć. Trzeba ich zepchnąć, dobrze, dobrze, construction. Przyda się, bardzo się przyda. Jak zaatakują Polskę, nikt się nie wkurzy, nie? 38 maja. Tam mieliśmy gdzieś boosty do badań. O, jednego boosta tego raszować nie będziemy. Czekajcie, bo ja 1000 rzeczy na raz kalkuluję. U mnie cyferki latają w głowie, jak nie powiem co. O, specjaliści, specjaliści, to będziemy potrzebowali. To będziemy potrzebowali, bo ja nie do końca ufam tym la... Uuu, ty, wy sami to zrobiliście. Dobrze, 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 dobra. Tu już dywizje parują. O to chodziło. O to chodziło, rozproszenie przemysłu. W sumie ja nie jestem pewien, jak to wygląda lore. Czy oni nas będą aż tak niszczyć, ale no wzięliśmy to rozproszenie przemysłu. Zobaczymy, czy dobrze. Dawaj Battlefield Support, bo my robimy kasiki. Jest. Jest, 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 jest. Dobra, to ja tutaj paruję. Parują dywizję. Dobrze, panie Einsteinie. Niszczyć, niszczyć. Tanki mi się przestają zgadzać. Ile tanków mamy na minusie? Dużo na minusie mamy tanków. Więcej tanków potrzebujemy. Więcej tanków. Weź na razie zrób tak. Przynajmniej więcej tanków, bo mi zaczynają parować. I wy macie priorytet na uzupełnienia. Jest, 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 jest. Potem trzeba będzie tę platkę zrobić. Weź mu tu pomóż, żeby on tych dywizji tam nie trzymał. Weź mu tu pomóż wyparować. On tu dywizję i potem już polecimy i wygramy tą wojnę i rozpoczniemy swoją. Myślę, że to będzie spoko. Połap nadzieję, że i potem mogą wejść do tej trzeciej zarodówki, zrobić jakieś kamikaze lotniskowce i pomogą nam zatopić Wielką Brytanię i te dziwne francuskie postkolonialne dziwactwa. Tak, tu chcemy głównie research speed do tanków. Kolejne dywizje paruje. Jak to wyparuje, zobaczymy strat. Tam było 300 tysięcy, nie? Strat mieli. Pusta prowincja. Aj, ale tu już te tanki stoją. Dobra, nice. Jedź tędy. W połowie sprzętu. Jedźcie sobie tutaj na spokojnie, tu do Osaki wjedziecie. Tak, armor production cost minus 5. Jest, 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 jest. Straty zobaczmy. No, 150 tysięcy, kurde, liczę na więcej. Grało się te total wary, robiło się kotły na ruskich po miliony dywizji i teraz jakoś tak czasami aż biednie wygląda. Okej, okay, ale to już powinni na spokojnie wygrać, nawet jak cofniemy swoje dywizje, ale jeszcze oczywiście na szybkości pomożemy. Ty możesz jechać w tę stronę w sumie. Okej, okay, tutaj te dwie dywizje. Weź jedną zaatakuj, drugą ich odetnij. O, coś takiego, a ty jedź, gdzie oni tu mają, Nagasaki jest. Przejdź tędy na razie. Okej, okay. Dobra, i to jest w sumie kolejny kociołek. A gdzie pan tu idziesz, Hiroshima? Tylko długo tam nie siedź, bo jak Amerykanie wejdą do wojny czy coś, to może być gorąco. Miasto, tak? Lightem w mieście to nie jest najlepsza rzecz. Może skapitulują? Nie, bo Hiroshima zaraz odbiją. Ta. Chyba, że zdąży tej Nagasaki wjechać? Jak tam się wjeżdża, ten ty się wjeżdża. Zdążysz, zanim ta kawaleria tam wjedzie? Kurde, odbili. Okej. Okay. A ten tutaj konsa, fabryczki wolne. Super. Czy to jest pora, żeby budować militarki? Ile baby? Dwa sloty. O, 37. Weź tu jeszcze. Dokończ te, dokończ to. Jak to skończycie? Tu jest piękne 11 slotów, róbcie już te. Tu będzie kolejne 13, spoko. My jesteśmy już na częściowej. 41, przepraszam, tak jakoś. Nie czuję tego przemysłu, nie czuję. Nie wiem, czy starczy na Polskę. Ta Polska jest słaba. W sensie jest słaba, ale jest w sojuszu z tymi innymi gównami. Typu Ukraina, Białoruś, Litwa. Okej, okay, rób tutaj dziwne rzeczy. Okej. Okay. W sumie, czy ja chcę kontynuować tą wojnę, żeby farmić expa? Może powinienem, może nie powinienem ich tak bardzo puszować, w sensie pisować. Trzeba by więcej pofarmić tego expa. Bo templatków nie porobiliśmy. W sumie tylko czołgi zmieniłem, a piechoty nie ruszyłem. Trzeba tu jeszcze troszeczkę powalczyć. Trzeba, trzeba, trzeba. No. Trzeba tu jeszcze powalczyć. Masz te busty. Okej. Okay. Poniżcie ich. Znaczy wiem, że przepalam czołgi, ale to nie wiem, jak inaczej tego zrobić. Bym musiał lepiej wysłać piechotę, żeby po prostu walczyła. Dobra, jest proletariacka stal. To zrobimy już w trakcie wojny chyba. Tu robimy rozszerzenie rewolucji. War support, jest, jest. Malagasy Entry Internationale. Madagaskar. Madagaskar chce. Oczywiście, przyjaciele, zrobimy wielką komunistyczną Rzeszę Afrykańską. W sumie czekaj. Był malarz, który miał plany odnośnie Madagaskaru. Syria. Panowie, możemy się dogadać. Możemy rozwiązać pewną kwestię, którą teraz po zajęciu Izraela was boli. Muszę gadać szyfrę, żeby do końca nie zbanowali z YouTube'a. Oczywiście, pozwólmy im, pozwólmy im. Jest, jest. Jest, jest. Czekaj, czy Węgrzy graniczą z Polakami? Nie graniczą. Kubę mamy w sojuszu, lol. Z Kuby jest blisko do USA. Chciałem zaznaczyć.
Starczy jeszcze jednego expa, żeby tam coś zmodernizować w tych teplatkach? Jezus, ale by wypaliliśmy te dywizje pancerne. Wiesz co, ziomek? Może już nie atakujcie? A, bo oni co mają? Oni mają Kyoto. Stolicę cesarza. Nie no, kurde, komuniści szturmujący pałac na niemieckich czołgach. I Hiroshima. Na dwóch prowincjach się broją! Co? To tak można? Co być? Ile to ma bój tory pońców? 20? 30. Okej, okay, no Hiroshima padnie, ale to jeszcze... Ja pierdzielę, ale to jest głupie czasami. Ile to jest dywizji? Dużo. Zniszczyć forty, wszystko. To nie ma fortów, ale bacie, bo tam jest zabudowanie. Nie no, lighty w czołgach, oni nawet chyba już zaczęli przebijać. Nie, ale my ich czołgi przebijamy. Jest. Panowie, ale musicie cały czas atakować, bo tak to ta wojna się nie skończy. Wiecie, o czym mówię, nie? Będzie ciężko. Nie, dobra, nie mam sprzętu. Nie wiem, wypuścić ich, nie wypuszczą ich teraz. Serio? Jak ich zauważyłem, że to Kyoto ma tyle... O, nie spisują, 4% brakuje, tu już nie ma co zdobyć. Chyba, żeby tu się dropnęli. Śmiesznie, śmiesznie wam powiem. Dobra, podnieś mi pobór na 2,5%. Tu mi wrzuć... no mieliśmy mieć te boosty, byśmy sobie teraz zaczęli to badać. Może jeszcze byśmy poczekali, dobra, zrób to. A właśnie, zapomniałem co robić. Czy my możemy pozwolić sobie na robienie wywiadu? Na pewno to bym chciał zrobić. Powinienem wcześniej to zrobić, żeby ci perki łamać. No nie, ci perków to ważna rzecz. Panowie. Może jakbym sobie stąd pojechał. Wypuścicie część z tych dywizji? Halo? Japońce drogie? Nie, wypuścicie ich, nie? Dobra, spadochroniarze zrobieni. 37. A, tanka miałem badać, ta 300 dni. Boostów żadnych innych nie złapie. Szkoda, że nie mam żadnych boostów do medów. Dobra, go medzik robiony będzie. Chociaż im zaraz pancerna wyparuje. Dobra, weź pomóż tutaj w wyparowaniu tej pancernej. Jak bardzo to wypala nasz sprzęt? 25% więcej, ta? Ale cannot retreat while attacking, jest. Dobra, zmasakrujemy ich teraz? Ta, teraz powinniśmy ich już zmasakrować, ta pancerna wyparowała. I japońska piechota sobie radzi, dobrze. 5 expa. Owe imperialisty jedne. Owe imperialisty jedne, oto Austriaki, żbiczki, bambiczki jedne. Dobrze, no to chcecie wojny? Będzie wojna. Będzie wojna. Łamy ci perki polskie. 960 dni. Dobrze, my wam zrobimy wojnę. Chcieliście wojny, to będziecie mieli wojny. 5%. Chciałem wrzucić od razu 5%. Dobrze, będziecie mieli wojny. Chcieliście, to będziecie mieli wojny. Kurde, Szwajcaria. To Austria jest gwarant... A to czemu ich Szwajcarii? Co oni? Przecież Szwajcarię zaatakowali. To nikt żaden nie spojrzy. Halo, Włosi nie interweniują, tylko Austriaków gwarantują? Jacyś smutni. Halo, możemy to wygrać? Tą wojnę? O, pięknie. Rewolucyjna Japonia wygrała. Lubicie nas? Lubicie nas. Chcesz do frakcji, ziomek? Panie uśmiechnięty? Kolejny uśmiechnięty komunista. Widzicie komunista? To szczęście, radość. Szampański dzień, spoko, Pacific World Agent. Gdzie tu jest wejście do trzeciej międzynarodówki? Nie widzę. Dobra, ale Einstein wraca, chwale i tego. Mogę pelotka tu wrzucić? Wrzuć pelotka. Bo Arta to... Co? Czekaj, Arta ma 3 combat whiffu? No 3 combat whiffu ma. Czemu to jest plus 2? A nie, jest plus 3. Jezus, 3 combat whiffu, a na arcie. Kurde, ty, czekaj, to jest jakiś... To jak się robi? Nie, no jest 20. Zawsze miało 3 combat whiffu? O, Polish tachanka leci. Dobra, zrób na razie anti-ery. Ile Polacy mogą mieć samolotów? Dobra, nie podoba mi się ta latka. Czy my coś wiemy o tych Polakach? Wiemy... Naprawdę, polska marynarka, wicher, wilk, żbik, łoś, naprawdę. Naprawdę, z tych wszystkich rzeczy, 29,68. Czy my ich porobimy niemiecką jakością? Nie mamy plus, żeby się w nich być, będziemy musieli lecieć tędy. To są te magiczne 3 forty polskie startowe.
Że jestem gotowy im powiedzieć wojnę? Czy my jesteśmy gotowi? Czy chcecie wojny totalnej? Ja przestań ich szkolić. Rzuć tutaj. Przemięcej arty. Zmniejsz produkcję tego. Albo poprawimy pancerne dywizje. Ile tam organizacji? Hobbita wydali! O kurde, ty, zarąbistek, 37. Kiedy w historii nas wydali? Nie mam pojęcia. Chcę kopię tego. Ale Hobbit to króciutki był. Ile tam organizacji? 20. Dobra, to daj na razie z motoryzowanego z motorka. Sobie czołgi ulepszymy. Nie mam jak wespę wrzucić. Nic na to nie poradzę. Dobra, mamy szerzenie rewolucjonizmu. Pan Germanizm. Może poczekamy jeszcze, co? Do 38. Kurde, cykam się troszeczkę. Troszeczkę się cykam. Infrastruktura. Zrób to. Infantry atak. Wy tu już możecie się powoli przygotowywać. Powoli możecie przygotowywać się na inwazję. Na Polszę. Dej Mainsteina. No tak. Dej tu Mainsteina. On powróci z tymi, z tymi. Teraz tak, chciałbym spadochroniarzy zrobić. Ale ja mam ten platki, żeby was zmienić. Wy jesteście 12. Szóstką jesteście, o kurde. To takie bardziej kamikaze spadochroniarzy jak szóstki. 85 organizacji. Zrób na razie 3, bo ja bym chciał im poprawić tę platkę. Chodźcie chłopcy. Jest, jest. Jest, 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 jest. Light tanki się robią. Boże, ja się fokusuję na light tankach. Robimy 4 dziennie. Wesp po jedną zmotoryzowaną, tą samobieżną martę wrzucił. Kusi mnie troszeczkę. Wydobycie. Zrób ropę, bo widzę, że jest problem. Będziemy importować na razie. Artę lepszą można wrzucić. A, ja doktrynki nie robię. Już się skończyła. Wrzuć ciebie. Nie mamy też żadnych boostów do doktryny szybko. Boli mnie właśnie, że tu nie ma tego typka, teoretyka, żeby on automatycznie farmił, wiecie co, żeby farmił. Dobra, samolociki, cyk, 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 po 400 tych, dołącz się do tej armii. Będziecie latać, fruwać. Mogę w sumie ich szkolić. I wy tutaj będziecie przez łodzie przejeżdżać, nie? Cyk. A od razu czerwony kolor, bo jesteście my pięknym syndykalizmem i macie... Co wy tu macie? No macie tutaj czaszkunię żbiczkowatą. Żbiczkowata czaszkunia, żeby wszyscy was widzieli. Tyk. O, powiedzmy coś takiego. Motoryzacja, Bureaucracy Population, tego nie potrzebujemy. Tu są forty, tu jest Division Defense, Division Attack, Himmler's Program, Discus Bavaria. Dobra, zrób pan germanizm, żebyśmy mieli wszędzie kory. Mamy z tych transportowce strategiczne, mamy transportowce, 10 transportowców, nice. Stąd będziemy skakać, stąd będziemy skakać. Skoczymy gdzieś. W sumie ja chcę na tą Polskę skakać. No bo po prostu stąd skaczcie i polecicie tędy. Dobra, na razie tu się przenieście. Tam miałem jednego generała, który miał boosty do braku zaopatrzenia. Nie mamy też żadnych tych, nie? Nie wiem, czy wszystkie frakcje nie mają, czy wszystkie kraje. Czy tylko Niemcy jeszcze nie mają tych teoretyków powrzucanych. 321 dni, trochę długo. Ja tu wrzuciłem do arty, czy do czego? Do artylerii. Badamy tego Janusza. Syntetyków na razie nie robimy. 37, ja tam chciałem z boostem wlecieć. To mamy zrobione. Nie wiem jak to jest z flotą. Floty na razie olejmy, jak ja to lubię robić najbardziej. Dobra, no to zrób tą artę. W sumie mamy tą artę. No i wytwierdzić, żebyście się przybili. Trwają wojny, kurde, może tak wjechać w nich? Ale Włosi chyba silni są, nie? Włosi chyba są silni. Oni w sumie też walczyli podczas tej pierwszej wojny. Zajumali, widzę Austriaką, to nie wiem co Włosi zrobili. No i tu zabrali tu kolonię. Włosi to chyba taki major tutaj, można powiedzieć. Taki major, major, major. I mi żaden mój sojusznik nie pomoże. Co my tu mamy? Troyer. Fajne rzeczy. Nie, trzymamy chyba, żeby od razu War Economy wrzucić. Albo Total Mobili. Nie, nie wrzucimy Total Mobilization. A jakbyśmy zrobili...
Nie, organizację mi zbijamy, zaraz wojnę będziemy mieć. To podbij jeszcze partię naszą, naszych tych wangard socjalistów, bo nawet nie mamy większości, w sensie jesteśmy, ci mają więcej, liberalni marksiści. Okej. Okay. Jak tam przemysł robimy? O, dobra, dwa sloty już zaczynamy robić. Dobra, spoko, jakoś damy radę, na Polsce się nafarmimy, zwłaszcza, że kory dostaniemy. Czy ktoś z was, to jest ten, ta? Skirmisher. Paratroopers. Dobra, ty będziesz naszym paratrooperem, to trzeba zmienić generała. Może być Wilhelm. Jak się ochroniarze wystawią... Wystawcie się tutaj w razie czego. O, będziemy nimi skakać. O, tylko się boję, że jak te wszystkie papety tej Polski sojusznicy przylecą... O, jak tam Rosja? Rosja spapetowała, znaczy ogarnęła jednego gówniaka. Nie wiem... O, spisowali. Okej, dłuższą granicę z nami macie. Więcej będziecie musieli walczyć. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak ja zaatakuję przez Czechosłowację, to czy Włosi odpowiedzą? O, już nie gwarantujecie ich. No teraz mi mówisz, Żbiku. No nie, no teraz to już za późno. Teraz to już za późno, Żbiczku. Szansa na ASA, A-Wing Mission Experience, A-Wing Mission Experience, A-Super. Oczywiście. Po co nam mieć większą szansę na ASA, jak robimy staki pod 1000, to wystarczy nam 11, nie? W tym 1000. Proste, proste. Oczywiście, że proste. Czy wy macie kolonie? A nie, co? Jakie pruskie? Czekaj, co? Witę Afryka! Panie Geringu, gdzie pan jest? Co to jest? Kuła. Nie, dobra. Czekaj. Czym ty jest? Dziewko masz? Kurde, ty, tu można mi tyle Afrykę zjednoczyć. Okej, ciekawe. Ja myślałem, że to Prusy jakąś kolonię, ale wy jesteście niezależni, tak? Ta, niezależni jesteście, żadnych przyjaciół nie macie. A, sojusz ci się rozpadł? Co to za sojusz się zrobił? O, cholipka. O, cholipka. Wy to widzicie? Dobra, trzeba łapać tą Polskę, atakujemy Polskę. To takie, oni się kamuflują, ich prawie nie widać, ale Francja, te wszystkie gówniaki, tu nawet Jugosławia jest. A no, interesująco, interesująco, ale dobrze, to będzie łatwiej Polskę zniszczyć, to mi się podoba. Lubię niszczyć Polskę. Dawaj pan Germanizm, on się robi 84 dni. Buchcik do karabinów, jest. O, 39. Możesz to wrzucić. Political powera trzymaj. Trzymaj. Czy mamy political powera? Czy mamy? Jakie wy macie templatki? Dywizja piechoty. Gówniane. Powinniśmy się przebić. Ja się bałem po prostu, że jak te wszystkie Ukrainy, Białorusie przyjdą i się okopią, to my przez to nie przejdziemy, ale widzę, że damy radę. Dobra, gdzie jest dużo slotów? Tu jest dużo slotów. 9 surowce jakieś tu są. Aluminium. O, tu jest dużo slotów. Zrób tu. Zrób to. O, brzmi jak plan? Brzmi jak idealny plan. Zrób jeszcze ten pan germanizm. Nie mogę z tego jego uśmieszku. Po prostu nie mogę jakoś uśmieszkuję. Kult marszałka. Kult marszałka wam nic nie da, bo my właśnie, drodzy towarzysze, bracie i wierze, robimy retake core na Polskę. Retake Core na Polskę, który się będzie robił 42 dni, więc myślę, że tutaj wam podziękuję za uwagę, łapę w górę, czysty komentarz i w kolejnym odcinku robimy inwazję na Polsko-Litwę, Rzeczpospolitą. Ciekawe, czy to Commonwealtha da się odtworzyć. Ja wiem, nie dowiemy się w tej serii, bo Polska zostanie zniszczona, skorowana i włączona w tego struktury. W sumie czekajcie, ty, gdzie się, kto mi Belgię, Francuzi Belgię wciągnęli, a nikt nawet nie zobaczył. Zamiast, że jesteś amebą, że ci Francuzi tu podeszli, nawet nie ogarnąłeś tego. Jakbyśmy ogarnęli to, w sumie to, to byłby Reichsmann. Dobra, zamiast, bo się już marzysz jakiś imperializm. Mobilmachung!
dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Welt.